Dzień dobry. Okej. No to idziemy w prawo. Jak widać, jesteśmy na jakiejś innej chyba. Wow! Wow, to jest nasz świat? Niemożliwe. Trochę mały. Nie, to jest nasz świat. No pewnie, że tak. Tu nas jeszcze nie było. I tu nas nie było. Wow. Nie, zaraz. Byliśmy! A pewnie, że byliśmy. Stąd ten stwór wyskoczył. Tutaj jest przecież ten wielki muchomor. Tu jest kanon. Tu zaczynaliśmy grę w tym miejscu. Wow. Dużo tego. Sporo, sporo. Dobra, podejdźmy tu. To jest taki duży gwóźdź. Tak, to jest, jak widzicie, kotwica właściwie. Dajesz, Clayman. Tak, jak widzicie, to jest łańcuch, który trzyma taką oto wyspę. A dlaczego trzyma wyspę? Świetne pytanie. Bo tutaj jest taki oto koleżka. Ha, koksu, pokażę na co go stać. O, Clayman, dawaj białko i idziemy. Clayman, come on, jesteś silny przecież. Cóż za akcja. Jest! Gwóźdź odzyskany! Czajcie, do czego to jest porównanie, prawda? Czajcie, że to jest Odyseja kosmiczna. I patrzcie, co tu się dzieje. A wyspy łączą się w jedną całość. I teraz wszystko zaczyna nabierać sensu. Haha, nawet drzewa były rozpołowione. Tada! Nieźle, nie? Nie. I teraz, jak sobie spojrzymy, zobaczymy, że ta nasza wyspa ma jakiś sens większy, tak? W tym momencie. Dobra, to co? Wracamy do teleportu. Bo tu już nic innego nie zrobimy. A jakże? Ło! Co tu się dzieje się? To może ten. Ciekawe gdzie? No. A tym? Wow. Dobra, z tego co pamiętam, to tu powinniśmy iść faktycznie. Bierzemy kasety.
Dobra, naciskamy ten przycisk. I idziemy szybko, bo to się lubi... O, właśnie! To się lubi zamknąć. Jest, zdążyliśmy. Okej, jak widzicie, jest to całkiem świeża lokacja. Całkiem nowa. Jest to dokładnie ta lokacja, którą gdzieś tam widzieliśmy przez z tej kotwicy małej. No i co, ciśniemy przed siebie, z tego co pamiętam. Tak. Fajnie, nie? Taki... taki inny świat, jakby Mars, nie? Czy coś. Taki pustynny bardziej. No i dobra. Tu powinienem odnaleźć... O! Właśnie to. To mi jest potrzebne. O kurde, i teraz muszę sobie wziąć... Przestań. Teraz muszę sobie wziąć moją ściągę. Czyli tak, pierwszy jest taki niby słoń. Come on, to jest ciężkie. To. Drugi jest takie coś z daszkiem. Trzecie jest takie jakby dwie miski. Gdzie te miski? Są. Po miskach jest taki wichajster. I teraz nie wiem, czy to jest ten wichajster, czy jeszcze ten drugi. Bo wichajster są dwa. No właśnie, jeszcze jest taki wichajster. Cholera. Dawaj wichajster. Ten. Po wichajstrze jest takie coś, taka linia i kółko. O Boże, to jest pasjonujące do oglądania, wiem. O Boże, gdzie ten? O, ten. Dobra, potem jest zegar, ja to tak nazywam. Nie to... Nie to, źle! O Boże, jeszcze raz, od początku. To jest ten pierwszy. Przycisnąłem sobie po prostu z rozpędu. Było straszne zlamienie. Sorry. Co ja tu mam dać? Aha, tą miskę. Dawaj miskę, panie. Jest, miska. Po misce wichajster. Jest, po wichajstrze ten koło z czymś tam. To naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy. Tu jest bardzo, bardzo ciężko przez to, że te symbole tak latają i one są do siebie strasznie podobne i trzeba patrzeć, czy na pewno się nadciśnie się dobry, bo ja już widzicie, zlamiłem wcześniej. A to jest ciężkie. Niestety. Tutaj zegar. Postaramy się nie zlamić. Jest zegar. Teraz takie coś, o właśnie to. Teraz grzebień, jest i grzebień. Teraz miska z parą, taka ustawiona w pionie. Nie, nie to. Nie to. To. Po misce z parą taki kwiatek, czy takie coś przypominające kwiatka. Czy kwiatki, czy cholera wie co. No, dawać mi tego. Jest. I teraz musi być ten symbol, który wydaje taki dźwięk. Wow. Brakło mi jednego? Co jest? What?
Jest ten, jest zegar. O, tu po grzebieniu pominąłem coś. O, fuuuuk! Ale żal, znowu źle, widzicie? Jakie to jest złe! O Boże, jakie to jest złe! Nawet nie wiecie, jak to źle w słuchawkach brzmi w ogóle. Dasz radę, Angus? Dasz radę? Be patient. Jest miska. Jest wichajster. Dawaj mi teraz tą kreskę z kołem. Nie to. Nie to. To. Teraz zegar. Bardzo proszę. Zegar, mówię. Zegar, natychmiast! Oh, come on! Zegar, please. Jest zegar. Teraz to. Dobrze, teraz grzebień. Jest i grzebień. Teraz lodzik, Boże, lizak. Ten lizak, którego ja pominąłem wcześniej, tak w głupi sposób. Dawaj lizaka. Nie to. To. Teraz miska ustawiona bokiem. Dopiero. Nie, nie, nacisnęło mi się, ale żal. Ale żal. Będę wam musiał wyciąć tą nieudaną próbę. Nie wiedziałem, że prawym przyciskiem myszy też można naciskać i nacisnęło mi się tak z głupa. O Boże. Ale żal. Sorry. O Jezu, jak tą zagadkę przejdę, to już po prostu będę takim spokojnym człowiekiem. Będę taki spokojny. Oj Boże, będę wszystkim robił dobrze. Obiecuję. No, come on, dawać mi te znaczki, które ja chcę. Teraz zegar, poproszę. Zegar, please. Zegar. 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 Come on. Jest. Tak. Grzebień. Jest. Lizak. Lizak, panie. Lizak. Come on. Chcę lizaka. Ej. No nie bądź taki, ziomuś. Jest lizak. Dobrze, teraz miska ustawiona w pionie. Dobrze, dobrze. Be patient, Michael. Be patient. Ta miska gdzieś tu będzie. Spokojnie. Jest miska. I kwiatek. Daj kwiatuszka. Daj kwiatuszka teraz. O Jezu, już mi się mini w oczach, ale muszę trafić. Jest kwiatuszek. I teraz tego, co tak brzmi dziwnie. Jest! Boże! Jakie to było ciężkie! Jezus Maria! Tu coś leży u góry w ogóle. Widzicie? Tu coś leży. Tu będę mógł wjechać po tym gondolom. Dobra. To sobie odkładam na bok, bo już mi się to nie przyda, czyli rozpiska tych symboli. No ja zaraz się muszę napić. Ach. O Boże. Dobra. Ciśniemy na zewnątrz i musimy trafić do budynku O, się zamknęło. Do budynku z fioletowymi drzwiami, jeśli mnie pamięć nie myli. Jest i taki budynek. O, myszka. Cześć.
Okej. Jest mysia. Super. Dobra. Bierzemy kasetę. Od razu wrzucamy sobie tutaj. Ło! Całkiem sporo tego mamy. No, ale jeszcze trochę brakuje. I tu mamy łamigłówkę. No i to jest typowa łamigłówka pamięciówka. Jeśli kojarzycie takie rzeczy, o, to trzeba je, no właśnie, poodsłaniać. Problem polega na tym, że te cholerstwa znikają. I to mi zajmie po prostu nie wiem ile czasu. Okej, dobra. O, trafiłem. Wow. Widzicie, tu nawet po trzy potrafią być. O Boże. No, jest źle. Jest bardzo, bardzo źle. Bo ona też jest, że tak powiem, losowo. Ona jest losowo generowana. W związku z tym ja ją sobie narysuję oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pól na szerokość i sześć na wysokość. Dwa, trzy, cztery, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Sześć, dobra. Raz, dwa. Jest tu, wow. Jest tu. Wow, jest tu, ale trafiłem. Jak to się stało? O, to też trafiłem nawet. Tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. Tu są korony znowuż. Dobra. Tutaj jest zjadaczka. Ja tak słodko będę nazywał tą roślinkę zjadaczka. Tutaj są grzybki. W tych miejscach, dobra. Tu jest korona. Okej. Tu jest zjadaczka kolejna. Zjadaczka. A tu jest korona. Dobra. Tu jest zjadaczka. Tu jest zjadaczka. Czyli tu i tu jest, prawda? Nie, tu jest korona. Ojej. Tu jest zjadaczka. Dobra, okej, kapuję. Wszystko pod kontrolą. Tu jest zjadaczka, no ale zjadaczka to już wiem, czyli tak. Tu jest zjadaczka, 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 zjadaczka i zjadaczka. A tu! Tu, tu, tu i tu, tak? Tak. Okej. Okay. Tu jest korona, 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 korona. Korona. Łatwo idzie, nie? Tu są grzyby. Oh fuck. Okej. Okay. Tu są jakieś nie wiem co to jest. W sumie. Ale okej. Okay. Tu jest grzyb najwidoczniej. Dobra, tu jest grzyb, tu jest czaszka jeszcze. O Boże. Siema, tu Angus. Dzięki za oglądanie moich produkcji. Każda twoja łapka w górę to motywacja dla mnie. Subskrybuj mój kanał, by być zawsze na bieżąco z najnowszymi materiałami. Możesz też wspomóc rozwój kanału, klikając w link w opisie za totalną darmochę. Jeżeli jednak wymagasz więcej, lepiej, to wyślij SMS-a za piątaka brutto treści at.angus na numer 74068.
kompletne info jak zwykle w opisie filmu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia, trzymaj się, cześć!